tego lepszego. Bierze to swego, go masz to dobrze. Łąka teraz nie gra. Na boisku C, Podhale Nowy Targ, Laura Chylicy. Na boisku C, przepraszam, na boisku B, Olimpia Piekary, Futbol Akademia Bielsko. I na boisku A, Eskola, Pruszcz Gdański, Futbol Akademia Rzeszów, Biali. Którzy grają na niebiesko? Z kim to zgrabywa? Z Gdańskiem? Jak Senia się zjechało? Jak się jechało? Ty przymusiałaś to? Autem. Ewci. Ewci, ty masz jakieś ten? Masz jakieś wyweksje na auto? Że ktoś to zezwali, to coś tu dzieje? Nie wiesz. Nie wiesz, nie wiesz, tak? Nie, bo sporo osób ci nie dało wszystko złego, żebyś prosiła Boga, bo i... Znaczy nie, to... A to może ktoś poważnie napisać, ale to trzeba w górę, nie? Za te wszystkie strony. Teoretycznie jak sobie pożyczamy, to trzeba wziąć proszę. Polityka jest restrykcyjna, ale życie pokazuje, że się nie da. Życie życiem, czy nie? No, to musicie za to, bo to będzie wam wychodzić takie marzaki, że masz kawałek pusty. O właśnie. O super, już gitara, prawie że. A musisz napić troszkę jeszcze. Aj, aj, aj. Brawo, Matko. Ale mama wielka, myślajcie. Chodź od prosto i w prawo. Mistrzostwo. Są naprawdę. No. Nie wiem, nie, bo nic nie wiem. O, nie pytaj mnie, wiem tylko, że Sulejówek jest za nami stojący. To kompatuje od każdego. Tak, od nas i... Jestem, tak. Tak? Tak, jestem. Akademia Bielsko zdobywa pierwszą bramkę w meczu z Olimpią Piekary Śląskie. Futbol Akademia Rzeszów była blisko zdobycia bramki w meczu z zespołem z Bielska. I druga bramka dla zespołu z Bielska. A na boisku C Podhale Nowy Targ Laura Chylicy. Ma tam bluzę z liściami.
kolejna bramka na boisku B. Chłopcy z Bielska Białej strzelają kolejną bramkę w meczu z Olimpią Piekary Śląskie. A na boisku A zespół z Pruszcza Gdańskiego walczy z Futbol Akademią Rzeszów. Wielkie emocje przez dwa dni tutaj w Krakowie na obiektach Podgórza Kraków, które wspólnie z Akademią Piłkarską 21 zaprosili was do Krakowa. Słychać kibiców z Chylic, ale nie słychać kibiców z Podhala, Nowy Targ. Ja pierdzielę. Tak. 3-0? Nie wiem, ile jest, ale się usłyszałem. Pierwsza bramka była w pierwszych 30 sekundach. To może się nie zrobić, to jest okej, dobra. Generalnie jest do przodu. Nie. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Nagrałem to, pomoże, nagrałem to. Nagrałem to. Bramkę strzelił Ignaś. Ja na połów, chłopaki. Wiktor Waldes idzie na drugą połowę. Gramy dalej, chłopaki. Kolejne mecze naszego turnieju zorganizowanego w Krakowie przez Akademię Piłkarską 21. Akademię założoną m.in. przez Tomasza Frankowskiego i Mirosława Szymkowiaka. Dzisiaj Kanał Plus o 20.00, Liga Plus Ekstra, Mirosław Szymkowiak będzie mówił tylko o naszym turnieju, a nie o polskiej ekstraklasie. Tak przynajmniej obiecał. I bramka dla zespołu z Pieka Śląski. O ja pierdzielę, pięknie. Lewa noga jest po nosie. Jaki jest wynik? Do przodu 4 pewnie już. Ewa,
się to która ta najmocniejsza drużyna, bo to już jakieś... To są jedźmy. Podchala jeszcze jest bardzo dobre. Miał być tu... Trzech na nasze. Też miał być jeszcze, bo nie. I bramka Futbol Akademia Rzeszów. Wielki kibice tutaj cały turniej przez całe dwa dni. Jalic są niebiescy, no. Bramka dla Duszyna Bielska. A ja was cały czas palę. Za postawę, za wszystko. Za cały kształt. Piłka na bramce. Wstajemy, gramy. Nic się nie dzieje. Aut dla niebieski. I bramka dla drużyny z Bielska. Ty na bramce, co ty chcesz? A na boisku C Laura Chylice, Podhale Nowy Targ i w drużynie z Chylic nasz rodzynek. W ciągu dwóch dni jedna dziewczynka na turnieju naszym. Wielkie brawa dla niej. Nie wiem jak ma na imię, ale numer 10 to musi umieć grać piłkę. Broni bramkarz drużyny z Bielska.
zakończył się już mecz na boisku C pod Hale Laura Chylica. Kończą się również mecze na boisku A i B. Chłopiec Gdańska, nie wiem, czy pomoc potrzebna, panie trenerze? Sędzio, ale spokojnie. Czy wszystko ok? Panie sędzio, mogę to pokazać, on go nie kopnął. Mam nagrane, no kurwa. Mam nagrane, no Jezus ma. Kończą się mecze na boiskach A i B i zaczynamy. Ty już pokazałeś sobie kolejną kolejkę. Na boisku A futbol Akademia Piłkarzy Śląskie. Na boisku B Akademia Piłkarska 21 Łąka, Czempion Brzesko. I na boisku C Progres Andrychów. Futbol for Pro z Bielska. Tam się mecz chyba rozpoczął. Drugiego planu. Zakończył się mecz również na boisku A.